Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Kontynuujemy naszą złodziejską misję w ledeczku. Mamy wykraść, zdaje się, chyba jeszcze dwa różańce. Natomiast w ledeczku my pozostajemy na dłużej, bo mamy tutaj więcej tematów do zrealizowania w związku z zadaniem zleconym przez szarlatana i upiorem, którego wymyśliliśmy tutaj, a który chyba będzie istniał naprawdę, cholera wie. Tak czy siak, ja chciałbym się skupić w pierwszej kolejności na różańcach, a co za tym idzie, te panie, które sobie tutaj spacerują, są moim obiektem zainteresowania, że tak teraz powiem. Najgorsze jest to, że oni chodzą, kurde, w takich dosyć mocno strzeżonych rejonach. No i w momencie, kiedy sięgam do kieszeni, to strażnicy mają z tym oczywiście duży problem. Tą babkę siedzącą tam na uboczu już sprawdziłem, już ten różaniec zabrałem. Ile my tego mamy w tym momencie? Czekamy, aż mięso nam się zepsuje, aby podrzucić je do rzeźnika. To jest też element tego samego zadania. Różaniec. Trzy różańce mamy. Czyli dwa jeszcze brakują. Tej babki w niebieskim na pewno jeszcze nie okradałem. Dlatego czekam, aż skończy gadać. I zobaczymy, w którą stronę pójdzie. A z kolei ta w białym na głowie, to ciężko powiedzieć, bo kilka już takich babek okradłem, a one generalnie wyglądają wszystkie tak samo. No dobra, tu idzie kolejna babka. Tą już chyba próbowałem w poprzednim odcinku, któryś z nich. Albo tą w niebieskim, albo tą. I niestety nic z tego nie wyszło, bo zobaczcie tylko, ilu tutaj strażników się pląta. Najbezpieczniej byłoby oczywiście poczekać do późnej nocy i wejść bezpośrednio do domu. No i to jest chyba najlepsza opcja, szczerze powiedziawszy. Więc zróbmy tak od razu. Pochodzenie po ulicy i próba kradzieży w ruchu no jest bardzo ryzykowna. Na szczęście w ledeczku zarówno rządca, jak i strażnicy to kompletne barany i bardzo łatwo wcisnąć im kit o tym, że jesteśmy tutaj na tajnej misji. A co tym idzie, puszczają nas bez konieczności zapłaty. No, robię się śpiący. A niestety nie sprawdziłem, czy w tej karczmie jestem w stanie kupić nocleg. I w tym momencie jestem bez noclegu. Więc trochę kiepsko. Ale tak, najpierw zajmiemy się jedzeniem. No co prawda my czekamy, aż nam się część tego jedzenia zepsuje, więc wolałbym na razie nie jeść tego mięcha. Zjemy jeszcze jakieś resztki, które mamy, żeby opanować głód. Precelek kradziony, to warto zjeść. No dobra, tutaj mamy dwie panie, z czego jedną okradłem, a druga jest wciąż potencjalnie dobrym celem. Okej, trzeba się znowu pozbyć klekoczącego sprzętu. Dobra, to nie generuje hałasu. Kurde, stoi tam strażnik. No ja chyba nie będzie mnie widział, co? Ciemno jest, daleko jestem. Kuźwa, idzie następny. To jest jeszcze sklep, więc będzie totalna imba, jak mnie tutaj przyłapią. No ale jak to jest sklep, to my przy okazji zobaczymy, czy oni gdzieś tu nie kitrają towaru. Ale oni zabierają ten towar gdzieś poza ten budynek. Bo już pamiętam, że... O, dzień dobry. Bo już kiedyś próbowałem gdzieś chyba poza nagraniem sklepikarza jakiegoś okraść. Ty, no nie powiedzcie mi, że ona jest taka czujna.
Ja pierdzielę, no w ostatniej chwili. Dobranoc, proszę państwa, proszę się mną nie przejmować. No i czarna otchłań. Ale coś tutaj możemy otworzyć. No tak, bo mamy klucz. No dobra, to weźmiemy te rzeczy, jak już kradniemy, to na całego. Czy tu jest jakiś różaniec? Niestety nie. Dobra, teoretycznie chyba trafiłem na tą babkę, której wcześniej nie okradałem, ale wolałbym jeszcze sprawdzić, bo może ktoś ma jeszcze różaniec, byśmy mieli temat opanowany. Kuźwa, co oni są czujni. No dobra. Okej, to będzie chyba ta, którą już sprawdzałem, no ale przynajmniej weźmiemy pieniądze. No dobra. I tak nieźle się udało, jeżeli chodzi o tą chałupę. Zawijamy. No i teraz, żeby nas nie przytybali skradzionymi fantami. Teoretycznie obojętnie chyba jaka chałupa, do której wejdziemy. Pójdę tutaj, bo z tej strony jeszcze nie biegałem jakoś specjalnie dużo. No proszę, tutaj w ogóle otwarte. I mogę spać. To może jest jakaś opcja, co? Przekimamy się tutaj na krzywy ryj, może nikt się nie zorientuje. O proszę. Barwiona mediolańska brygantyna za 2,7. O proszę. Córko odweźmiemy. No ładnie. Fartuch kowala. No to jesteśmy u kowala. Pytanie, czy różaniec jest? Jest różaniec. Bardzo mnie to cieszy. Piąty. Skradanie do góry. Elegancko. Kusi, żeby jeszcze się tu rozejrzeć. Tak macie dziurawy. Nie wiem, jak dobrze u was to widać, ale przecieka. No nie wiem, może nie ryzykujmy już, kurde, nie bądźmy pazerni. Idę spać tutaj, ty, oni się nie zorientują. Oni śpią, mają wyrąbane. No ciekawe, jaka jest szansa, że mnie tutaj rano ktoś obudzi i wykopie stąd. Ej, no wolne łóżko jest, co się ma marnować? Wiem, że to nie jest dobry pomysł. No ale co? Idę spać, co mi to? Dużo nie trzeba. Oni wstają tak o 8 z reguły? No zobaczmy. No tego jeszcze w Kingdomie nie robiłem, nie? No spałem na krzywy ryj, gdzie nie gdzie, ale z reguły to były jakieś stodoły czy coś. Ale tak, żeby w chałupie u kogoś na krzywy ryj spać, to chyba nigdy, ale drzwi były otwarte w ogóle, nie? To jakby zapraszali. No proszę. No i Francja elegancja, no. Pospaliśmy, wyspaliśmy się, okradliśmy ich przy okazji w nocy. Gościna w ledeczku jest naprawdę na najwyższym poziomie.
Ale, co jest? Ała! Biją! Biją! No puszczaj, dziadu. Nie chcę się z tobą bić. Ten już po straż biegnie. Ja nie chciałem się bić. Strażnik sklepu się. No, czyli jednak imba. Kuźwa. Odwołuję wszystko, co powiedziałem o gościnie w ledeczku. Dobra, najważniejsze jest to, żeby nie było przypału. Zobaczmy, czy ta brygantyna nie jest lepsza. Ale nie jest lepsza, ale jest wciul droga, więc jakieś pieniądze za to dostaniemy. To może od razu na konia zrzućmy te wszystkie kradzione rzeczy. I tak, ja bym sobie musiał założyć cały ten ekwipunek, bo teraz będzie mi się mieszać z tymi kradzionymi rzeczami. I nie będę wiedział, co jest lepsze. Więc tak, to mieliśmy na pewno założone. Okej, to do wywalenia. To jest gorsze. No dobra. Dobra, różańce zginęły, więc część ludzi już się zaniepokoi w temacie upiora. Co dalej? Panie kolego. Podmień świeże mięso, dobra. Na mięso jeszcze czekamy. Zabarw wodę, no to nie wiemy, co z tymi kurde kwiatkami. Odszukaj wszystkie rodzaje mięsa u rzeźnika. Okej. No to generalnie wydaje mi się, że większość mięs wzięliśmy. No potrzebujemy węgiel. Musimy węglarzy namierzyć, żeby węgiel sobie ogarnąć. Co jakiś czas odwiedzaj szarlatana. Okej. Okay. Pochowaj Leona w ratajach i pochowaj szczątki Leona w pobliżu ledeczka. Dobra, czyli węglarze. Chyba teraz. Zobaczmy najbliżej. Ledeczka, gdzie mamy węglarzy? Dobra, tu jest obóz, ale to chyba drwale będą, nie? Węglarze przy rzekach z reguły. Tutaj też drwale. Kurde, to powiem szczerze, że tak z pamięci, z głowy bym miał teraz powiedzieć, gdzie są węglarze, to tak nie powiem. Oni są nie są opisani konkretnie, że to jest obóz węglarzy, tylko obóz, nie? Tutaj możemy pochować tego Leona, ale tam była wcześniej mowa, że Leona trzeba by pochować na poświęconej ziemi. A co za tym idzie? No, trzeba pochować przy kościele, więc ta opcja z ratajami jest tutaj zdecydowanie lepsza. Kurde, no gdzie są węglarze? Ewentualnie kto inny mógłby mieć węgiel? Może w takim zwykłym sklepie dałoby się kupić węgiel. Tu jest na przykład taki, nie? Taki handlarz. To tam, gdzie kradliśmy poprzedni noc. Dzień dobry, węgiel bym chciał kupić. Dzień dobry, wyspał się pan. A pan węgiel? I'm at your service, sir knight. Bo on tutaj ma taki, o proszę, ma węgiel, no. Szwarc mydło i powidło ma. Nie wiem ile tam, 3 chyba były potrzebne, dobra, wezmę 5. Sznapsy ma, ale nie są mi potrzebne, bo jeszcze mamy. Co tu jeszcze ma ciekawego? Niezbędniki ma. No niezbędniki można by kupić. Zawsze to dobrze. Coś mieć przy sobie. Okej, książka o sile, poproszę.
Ma też sporo różnego typu kwiatków. Na pewno któreś z nich są potrzebne do tamtego zadania. No ale nie wiemy jeszcze, które. Dobra, panie. Czy coś ewentualnie ja bym ci mógł sprzedać ciekawego? Te pióra myślę, że mu sprzedam, bo one nie będą mi potrzebne raczej do niczego. A są i tak gówno warte. Tu mam kielich jakiś, proszę. Muszę tylko patrzeć, żeby mu nie wcisnąć znowu czegoś kradzionego. Dobra, mięso się już psuje powoli, więc okej. Dobra, z tego się uczymy, to zostaje. Radość z patroszenia. No ja muszę pamiętać o tym, że trzeba do książek siadać. Jak mamy okazję gdzieś, czy na łóżku, czy usiąść gdzieś, to żeby znowu zacząć czytać, bo był taki okres, że już przeczytaliśmy wszystko. No i nie było potrzeby, żeby czytać. Teraz znowu mamy przynajmniej kilka książek. All right, so. Więc znowu bierzemy się ostro za czytanie, proszę państwa. Dobra, płacimy tyle bym chciał. O. Agree? That's not enough. Finally, a reasonable sum. No dobra, to węgiel już mamy. Podmień jajka na węgiel. No okej. To rozumiem, że jakiś kurnik, tak? Gdzie te jajka mamy podmienić? Bierze mięso na zepsute. Zabarw wodę. No dobra, nie mamy wskazanego miejsca, gdzie jajka mamy podmieniać. Powder made of the bones of St. Thomas. Więc jak rzuci się kurnik w oczy, to trzeba będzie tam się kopsnąć. I zobaczyć, czy możemy coś podmienić. Dobra, mięcho generalnie jest tutaj. Jest to... Okej, okay, jest podmień. Jest podmień kuraka. No dobra, to podmieniamy. No takie w połowie zepsute mam. My good. It has to be the same kind of meat. Aha, potrzebujemy 4 kurczaki. No dobra. No to trzeba dokupić. I leży kiełbacha we krwi. Średniowiecz. God grant you health. Good night. 3 kury potrzebuje pani. Kolorowa. To była ta kura, czy jakaś inna? Nie, chyba ta. No to znaczy, że jest kwestia chyba tylko kurczaka, no ale to zobaczymy, jak podmienimy, czy zadanie się wykona. Natomiast ja, powiem szczerze, nie mam pomysłu, gdzie tutaj jest jakiś kurnik. O, są kury, to jest i kurnik, co? A ja kupuję, a tu łazi za darmo, kurde. No nie wiem, powiem szczerze, gdzie te jajca. Gdzie mogłyby być te kurde jajka? Ja nie kojarzę w ogóle tego. Dobra, czy coś tutaj więcej jesteśmy w stanie doczytać? Woda, rzeźnik, zepsuć mięso,
Przepis. Skoro Leon był węglarzem i kradł jajka, to czy może być lepszy sposób na dowiedzenie tego, że powstał z martwych, niż zabieranie jajek i podkładanie w ich miejsce węgla? Okej, no taki był plan, faktycznie. Ale nie mamy wskazania, gdzie te jajka mamy podkładać. No nie mamy. Lataje i ledeczko. Ale powiem szczerze, że tego typa to ja mam ochotę spróbować okraść z tego perfumu, ale wątpię, że on będzie miał ten perfum od tak w kieszeni wsadzony. To jest taki kuźwa kombinator i oszust. Dobra, myślę, że trzeba będzie się po prostu przejść przez całą miejscowość po kolei i rozejrzeć za tym kurnikiem. Złodziej! No co za złodziej, jak można kraść? Jak ja kradnę, to się rządca zlatuje i wszyscy strażnicy w mieście. You showed him. No raczej. Did you get the loot back? Nic nie wziąłem nic. No. He had nothing on him. Nothing? How come? Musiał to upuścić. He must have dropped it or passed it to an accomplice. The devious bastards. And just so you know, I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. Dwa grosze. No i właśnie w tym momencie pomyślałem, że jesteś skąpiradło, dziadu jeden. No pytanie, czego mogę tak okraść tutaj na ulicy? Właśnie. Aż co on tam mógł mieć ciekawego. Dobra, my kontynuujemy, idziemy przez miejscowość, szukamy tego cholernego kurnika. Teoretycznie ten indykator powinien się pojawić, gdy będę blisko. Skąd on mógł kraść? O, jest kurnik. Ale czy są jaja? No co jest? Czemu dyndam hajsy komuś? Są jajka. Dobra. To bierzemy jajka. I zostawiamy węgiel. Podmień jajka na węgiel. To trzy kurniki musimy znaleźć. No dobra, to może za dużo tych węgli dałem, co? Ile wziąłem jajek? Obym zostawił tyle węgla, ile jajek wziąłem najlepiej, nie? Trzy czy dwa jajka? Dwa wziąłem, no dobra. To biorę jeden węgiel. Bo to kosztuje, panie, pieniądze. Dobra, kurniki nie są zaznaczone na mapie, bo kurników będzie wiele. Czyli musimy znaleźć trzy. Jeden mamy z głowy, to idziemy dalej. Przepraszam, bo ja tu na tajnej misji jestem, wiecie panowie. Powtarzam to od trzech dni wszystkim. No i kolejna piękna sprawa, jeżeli chodzi o Kingdom Come Deliverance i konstrukcję zadań. Zobaczcie tylko. Chodzimy po wsi i szukamy kurników. No coś pięknego. No wiadomo, no kury będzie widać generalnie gdzieś z daleka, tak jak przed chwilą.
Więc całość generalnie polega na tym, żeby przejść się po ulicy i samodzielnie znaleźć te cholerne kurniki, nie? No to idziemy. Kuźwa, i ten tam wyjdzie. Hey you! Halt! Tak, tak. Oh, surrender! Oddaję się, jestem na tajnej misji, pamiętasz? I've heard reports about you picking fights from people. And we don't like that around here, my boy. This definitely won't come cheap. You'll learn. Crime doesn't pay. O kurde, podciągają? Zobaczcie, już 80. No, you're making a serious mistake. If only you knew what you've just got yourself into. This won't end well for you. Well, I thought... That is, I had no idea. What's that? If that's how it is, of course you may go. A jeszcze przy okazji... Kurniki. Nie wiesz gdzie są? Okej, to mamy drugi kurnik. Myśmy tylko nie zostali przyłapani na tym zacnym procederze. Kradnę jajka. Nikt, no co ty? Tam coś wyje, a wszyscy się interesują mną, który grzebie w kurniku, no bez jaj. Dobra, jedno jajo biorę. Jeden węgiel zostawiam. Okej. Zaliczone. Szukamy dalej. Tutaj chyba już się kończy wioska. No to idziemy w drugą flankę. Chodzę i szukam kurników na zadupiu. No, rewelacja. Dobra, tutaj byliśmy i tu kurnika nie było. Zejdziemy na dół. Ledeczko generalnie nie jest takie małe. Dobra, tutaj są kury teoretycznie, ale... Tam włażą. No ale to ja tam... A mogę tu wejść? Czy nie? Mogę. Dobra. To jest trzeci. Teraz tylko... Rządca tu idzie akurat? No co? Stoję przy kurniku! No przecież to nie jest w ogóle podejrzane. No. Czy tak? Potrzebuję, jak najbardziej. Potrzebuję, żebyś... Poszedł sprawdzić, czy cię nie ma gdzie indziej. Kuźwa, jacy oni są wszyscy podejrzliwi. No, stoję na czyjejś posesji, nie? Być może jego, może nie wiem, on tutaj rezyduje, co? No tak. To jego kury, kurde, to się gościu zaniepokoił. Kuźwa, słyszał mnie, jak biegnę. Dobra, jedno jajo. Jeden węgiel. No okej, czyli mamy różańce, mamy węgiel. Teraz przydałoby się ogarnąć tą wodę. W takim razie posłuchamy jeszcze raz tej zacnej historii i spróbujemy coś z tego rozkminić. No i zapytamy przy okazji, czy już jakieś efekty są.
So, how am I doing so far? Henry, what the hell have you done? What do you mean? You fucked everything up. The whole village knows what you've been up to. Now I'll have to vanish before they come to lynch me. And I still don't have 2 groschen to rub together. A lot of use you've been as an apprentice. Now, you could have foreseen it in one of your visions, no? Even if I had, I wouldn't have believed you could be so stupid. What about that potion? You can brew it yourself. I'll sell you the recipe so I have at least some value out of you. But it'll cost you dear. See you later. Ale to... Zdupcone jest zadaniem, mimo że w zasadzie legitnie wszystko wykonaliśmy. Co by oznaczało, że... Chyba za wcześnie do niego przyszedłem zapytać, jak idzie straszenie, gdzie nie mieliśmy wykonanych wystarczająco dużo punktów. No to powiem szczerze, że to kiepsko trochę jest, że to tak zostało tutaj rozwiązane, bo no ja bym nie wpadł na to, że kwestia, jak idzie straszenie, jest kwestią oddającą zadanie. No a tak niestety jest, więc trzeba było wykonać wszystko po kolei. Trzeba było wykonać wszystko po kolei, a dopiero na końcu, jak już mieliśmy ogarnięte wszystko, przyjść do niego jak idzie straszenie i być może wtedy będzie jakiś efekt tego. No chyba, że ta ilość przyłapania mnie na kradzieży tych różańców mogła doprowadzić do spaszczenia tego zadania. Ale nie wydaje mi się, bo zadanie pękło dopiero w momencie, kiedy z nim zagadałem. No trochę szkoda. Trochę szkoda, bo bym się tu jeszcze chętnie pobawił z tym barwieniem wody i tak dalej, bo to całkiem ciekawe było. No więc zobaczymy. Zastanowię się, szczerze powiedziawszy, bo może wczytam to i przebiegnę się poza nagraniem po wiosce, żeby to zadanie doprowadzić do tego momentu, w którym byliśmy i nie oddawać go jeszcze przedwcześnie, bo spokojnie możemy go pociągnąć dalej. Myślę, że ta zabawa z rozkminianiem tych roślinek będzie całkiem fajna, z zabarwianiem wody i ogólnie z tym całym duchem. No, zobaczymy już w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Tradycyjnie dzięki za wszystkie łapki i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.